Mm hmm. Melchizedeku i o tym błogosławieństwie przypomina mi się taka opowieść hasycka, która też do tego nawiązuje. Mianowicie był taki rabbi z Berdyczewa, który miał taką miłość do narzeczonych, do tych, którzy mieli, mieli się żenić i często osobiście chodził po ludziach i zbierał pieniądze, żeby uzbierać na wesele byli biedacy, więc, więc on całym swoim autorytetem też no, wspierał ich, żeby, żeby uzbierać coś dla nich. No i mówi, pierwsze, pewnego dnia przyszedł do takiego bogatego Żyda i mówi, daj coś na tych, na tych biedaków. A on mówi, wiesz, dał im błogosławieństwo. Mówi, niech im Pan Bóg błogosławi. I zaczynają błogosławić, błogosławić, skończył a ten rabi się na niego patrzył, mówi: Wiesz co, dzięki Tobie zrozumiałem to wydarzenie z księgi Rodzaju. Bo tam jest powiedziane, że Melchizedek najpierw dał chleb i wino, a potem odmówił błogosławieństwo. A Ty to tak na odwrót. Albo nawet nie na odwrót, tylko pozostał tylko przy tym błogosławieństwie, bo to pewnie mniej kosztuje. Także jest. Jedno i drugie jest dobre. W jedno i drugie trzeba, trzeba wchodzić i y, tutaj Pana Boga y, no, zapraszać do tej rzeczywistości. Oczywiście sami siebie nie jesteśmy mm, w możliwości, żeby błogosławić. My błogosławić możemy tylko dawać to błogosławieństwo, które przychodzi ze strony Pana Boga. To najpiękniejsze, bo błogosławieństwo Starego Testamentu to jest to błogosławieństwo aronowe, gdzie jest powiedziane, że staniecie, wy, wy mówcie błogosławieństwo, a Bóg będzie błogosławił. To jest zawsze ten klucz, nie? że my jesteśmy tylko hojny dziad z cudzej torby. Nie? Bo co my możemy błogosławieństwo dać? Możemy jedynie, jedynie dać to błogosławieństwo Pana Boga. Zresztą taki jest jedna z określeń, czy źródło słów błogosławieństwo, beracha, jest to, że to jest w taki obraz, że jest taka sadzawka, która się Misberech bodajże nazywa. Taka sadzawka, taki basen, cysterna w niebie i teraz to jest ta sadzawka z błogosławieństwem. No i teraz o to chodzi, żeby się pod tą sadzawkę podpiąć. Nie? Rozumiecie, że może być elektrownia, nawet może być gniazdko, ale jak się nie wepniesz, no, co z tego? Nie? I o to błogosławieństwo właśnie w tym błogosławieństwie chodzi, się wpiąć to błogosławieństwo Pana Boga, żeby być tym przekazicielem. To jest ważne, wiecie też, yy, dla nas, dla naszego życia. Macie dzieci, nie, które często w, są zbuntowane i tak dalej, ale to jest to, co zawsze możecie robić, żeby te, te dzieci błogosławić. Dzieci, innych, którzy, którzy są. Mamy być tym ludem błogosławieństwa, ci Żydzi mają. Obowiązek wypowiedzieć przynajmniej 100 błogosławieństw dziennie. Minimum, absolutne. Dlatego, jak tylko żyć się budzi, otwiera oczy, pierwsza modlitwa jest błogosławiony, Panie Boże, który dałeś mi dzisiaj otworzyć oczy. Nie? Zaczyna przecierać, puszcza wodę, Panie Boże, błogosławiony za wodę. Nie? To, już, to są modlitwy, które, które jak gdyby są w jego sercu. Że to jest automatycznie. Nie? Błogosławieństwo, błogosławieństwo, błogosławieństwo. Święty Piotr też mówi o tym, że wy ma być, macie być tym ludem błogosławieństwa. Odziedziczyliście to błogosławieństwo po narodzie izraelskim. W tym znaczeniu mamy być też tymi dziedzicami, które przejął całą tą strukturę błogosławienia. To jest oczywiście możliwe tylko wtedy, kiedy mamy tą wiarę biblijną, Wiarę w słowo. Że słowo to nie jest po naszemu mowa trawa, tylko słowo to jest rzeczywistość. Kiedy słowo się wypowiada, to ta rzeczywistość się staje. To jest myślenie biblijne, myślenie yy, wschodnie, ale my mamy być tymi semitami, mamy rozumieć nie po naszemu, tylko tak, jak, jak ono zostało spisane. Bóg chciał, żeby w tym języku i w tej mentalności to słowo zostało spisane. Dla Hebrajczyka, kiedy słowo jest wypowiadane, to nie jest. Coś. To nie jest tylko przekaz myśli, którą ja mam. Nie? To nie jest wózek transmisyjny, że ja mam coś w głowie i teraz przekazuję drugiemu, mówiąc Słowo. Że to jest taki pas transmisyjny. Tylko Słowo to jest rzeczywistość. W momencie, kiedy Słowo opuszcza moje wargi, zaczyna żyć. Nie, słowo stało się ciałem. Bóg wypowiedział Słowo i stawało się. To jest ta mentalność. Chrystus jest tym Słowem Pana Boga. Jest tym Słowem Bożym. Y to nie jest jakaś bliżej niezidentyfikowana rzeczywistość. To jest osoba. Dlatego to jest też dla nas ważne, co my mówimy. Mówisz słowo dobre, to słowo zaczyna historię, którą będzie tworzyć dalej. Będzie słowem dobrym. Zaczyna się dobra historia. Mówisz źle, przeklinasz. W tym znaczeniu przekleństwo to jest to maledicja, nie mówić źle o kimś. To jest przekleństwo. Nie, to nie jest, że wamać mi się wyrwie. No też nie jest to, on jest kulturalne, ale, ale to nie jest przekleństwo, nie? Zmienicie, że to jest wulgaryzm. Żeby to rozróżnić, przeklinałem, to jest, nie, nie znaczy, że właśnie mówiłem takie inne słowa. Ale przekleństwo to jest to mówić źle, wypowiadać to słowo przeklinania, mówić źle o kimś, mówić źle do kogoś. I to ma rzeczywistość bardzo, bardzo wiążącą. Dobrze, ale to będzie też widać dzisiaj w tym, tym słowie. Wracamy właśnie do tego tematu, który wczoraj był zadany o tej bliskości z Panem Bogiem. I chciałbym na początku, żeby odczytać to słowo, które jest nam zadane na dzisiaj, ale też nie wiem na ile nam się uda do niego dojść, bo chciałem wyjść od tego, od tego słowa, do którego te teksty nawiązują, bo nawiązują do Księgi Liczb 21 rozdziału 4 do 9. Więc zacznijmy od, od tego słowa od góry Chor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi, czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli, nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały lud tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu, wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrz na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. I potem są wersety z Ewangelii Świętego Jana, z trzeciego rozdziału, czyli rozmowia pomiędzy Nikodemem a Jezusem. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodnego Syna Bożego. I z 12 rozdziału. Jezus zaś tak wołał: Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał, a kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. Jest jeszcze tekst z 20 rozdziału z rozmowy z Tomaszem ale może zostaniemy przy tych mm, tekstach. Dlaczego dla mnie są też ważne te teksty Starego Testamentu? Ja mam takie wrażenie, że my stanowczo za mało znamy te Stary Testament i co gorzej mamy takie przekonanie czasem, że Nowy Testament wystarczy, ale to nie jest, nie jest przekonanie Kościoła. Ojcowie, jak słuchamy... Augustyna mówili jasno, nie, nie można zrozumieć Nowego Testamentu bez Starego Testamentu. Jest niemożliwe. Nasz wspólny przyjaciel Tomek mówi, tak opowiadał kiedyś, przyszła kobieta do niego, mówi: No, bo ja tego Starego Testamentu nie rozumiem, bo tam same rzezie, wojny, gwałty, Nowy Testament to tak, ale Stary Testament nie mogę tego czytać. A to mówi tak. Hmm. Mówi pani, że pani rozumie Nowy Testament. Ja to myślę, że jest dokładnie odwrotnie. Nowy Testament, żyć miłością nieprzyjaciela, pani jest tak, taki dzień codzienny? To raczej mi bliżej do tego, żeby mordować, gwałcić i, i wszelkie grzechy popełnić. Bliżej mi, mi bliżej o wiele do Starego Testamentu. To jest mój chleb codzienny. A teraz życie według, według wskazań Jezusa Chrystusa, od tego to jestem lata świetnie oddalony. No i to jest y, prawda. Patrzcie, rzecz taka y, historyczna. Dlaczego y, w momencie, kiedy Żydzi się nawracali, y, wystarczyło, to jak czytamy dzieje apostolskie, Paweł głosi kerygmat, y, ludzie przychodzą i Paweł Chrzcina na pniu. 3 tysiące ludzi, 5 tysięcy ludzi. Filip rozmawia z tym, Y, służącym królowej Kandaki, przyszli do wody i go ochrzcił. No, może dzisiaj byśmy zrobili to samo, bo po co, po co ludzi męczyć katechumenatem, nie? Ale to zupełnie nie o to chodziło. Bo rozumiecie, y, Żydzi mieli tak w paluszku Stary Testament, że dla nich wystarczyło zobaczyć, Chrystus wypełnia to słowo, koniec. Jeden prosty powód Nowego Testamentu nie było. Nie? Rozumiecie? I nie był potrzebny w tym momencie. Później owszem. Idzie dobra nowina do pogan, którzy nie mają tego, tego fundamentu, tej, tej podstawy, no to trzeba im e, o wiele e, więcej tłumaczyć i tak dalej. Ale dla, dla, dla Żyda wystarczyło to, że uznał Jezusa Chrystusa za Mesjasza, za Tego, który wypełnia Stary Testament. I tak mu, mówimy, no, ten, ten yy, dworzanin Kandaki, tak szybko mu to poszło. No dobrze, no. ale weźmy teraz przeciętnego chrześcijanina, zainteresowanego chrześcijaństwem, który ma dylematy ty, typu, o kim mówi yy, czwarta jeśli sługi Jahwe. nie? Tak, pierwszy, lepszy chrześcijanin. Tam, ma takie dylematy dnia codziennego. Siedzi w, w samochodzie i, 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 i słucha Biblii. No, on naprawdę był też przygotowany. Był tym prozelitą, prawdopodobnie, ale już był przygotowany, ten stary testament, to on znał nim żył. I teraz, kiedy kiedy może wyznać, że Chrystus jest tym, na którym się spełniły te słowa, wystarczy. Można mu udzielić chrztu świętego. Dlatego też jest tak ważne dla nas, żeby zagłębiać się w Stary Testament, żeby to było też to słowo, które w nas żyje, że mamy to głębokie przekonanie o tym, że, że to jest rzecz warna. Pierwsza herezja, jaka powstała w chrześcijaństwie, była herezja Ebionitów, którzy odrzucili Stary Testament. Pierwsza herezja. Świetnie się ma. Nie wszystkie herezje świetnie się mają. Nie? Nasz profesor z Patrystyki świętej pamięci mówił: weźcie sobie e, dialog z Żydem Tryfonem e, w Orygenesa i mówi, tam wszystko już jest, wszystkie herezje, które to jest przełom drugi II, III wiek, które tam są dotykane, wszystko to mamy w różnych odsłonach, ale do dnia dzisiejszego. Nic nowego nie wymyślono. I również ta herezja Ebienitów czasem dobrze się ma, a tymczasem jest konieczne, żebyśmy to słowo znali, żeby to słowo rzeczywiście w nas zapadało. Patrzcie, to, co mamy zawsze w niedzielę, to słowo, które jest Kościół nam podaje ten związek pierwszego czytania z Ewangelią. To drugie czytanie ma jakiś związek, ale ono jest tak solo amu za mnie. Natomiast pierwsze czytanie jest, jest tak egzystencjalnie związane z, z Ewangelią. Jak gdyby daje to zrozumienie, światło z, ze Starego Testamentu, który rozbłyska w, w całej pełni w Nowym Testamencie. Dobrze, więc wracając do tej podstawy, yy, która tworzy tą rozmowę Nikodema z Chrystusem, czyli to wydarzenie z 20 pierwszego rozdziału Księgi Liczb. To jest pewien ważny moment też w historii Izraela, ponieważ XX rozdział to jest, to jest druga pokusa wody, którą przeżywa Izrael. I znowu, żeby mieć też właściwe rozeznanie, wiecie, jak się czyta dzisiaj biblistów, którzy są często ludźmi niewierzącymi, są świetnymi fachowcami, ale z wiarą na bakier. To on mówi, nie, nie, to jest tylko takie, takie powtórzenie. Właściwie to samo, co jest wyjścia 17.1 do 7, bo tam jest pierwsze szemranie ludu, który nie ma wody. I teraz z liczb 21 to jest właściwie to samo, to samo wydarzenie, tylko ten jeden autor sobie wpisał tu, a drugi jak pisał, to, to, to umieścił tutaj. I to wszystko tak właściwie nie wiadomo po co i gdzie. Oczywiście to jest yy, błędne rozumowanie, ponieważ każde słowo, jak powie, powie Chrystus, nawet najmniejsza jota, czyli taki, taki przecineczek, yy, ma swoje miejsce ogromne. Nie Tym bardziej całe, całe fragmenty, które tutaj mamy. Yy, fakt jest taki, że yy, siednaście, wyjście 17 to jest zaraz po wejściu na, na pustynię. Ledwie weszli. Jeszcze nic im się nie dzieje, a oni już mają e, strach. Nie? Co będziemy jeść, co będziemy pić? Jeszcze wszystko mają, rozumiecie? Mają chleb, który wynieśli z Egiptu, ale jest pustynia i już mi nogi drżą, biję kolano o kolano, co ja będę jadł? Nie? Brak wiary. I to samo jest z wodą. I teraz Pan Bóg czyni ten cud, e, że daje, daje tą wodę e, tutaj. I potem ta woda będzie, będzie cały czas towarzyszyła y, Izraelowi. To tak, teraz na marginesie też y, czasem robię te takie y, spicze boczne do y, tych pism żydowskich poza Biblijnych. To nie jest coś takiego jak. Y, y, my mamy Ewangelię, y, te, te, te ewangelie apokryficzne. Owszem, one nie mają tej, tej samej rangi, absolutnie nie, ale są też kompalnią wiadomości na dany temat. I podobnie ta, ta tradycja hebrajska ma wiele takich rzeczy, które, które są bardzo nośne. Na przykład, e, Midrasz opowiada o tym, że w jaki sposób teraz e, ludzie mieli przez cały czas na pustyni tą wodę. Bo jest takie przekonanie, że jak Mojżesz właśnie wtedy dostał to słowo, uderz laską w skałę. Za drugim razem nie dostał. A powiem, my mamy takie przekonanie katolickie bardzo, od dziecka je znam, że dlaczego Mojżesz za drugim razem został ukarany? Bo bił dwa razy. Nie? Guzik, prawda? Nic tam. Cały problem polega na tym, że Pan Bóg mówił, za drugim razem nie bij. Laską w skałę, tylko mu powiedział: mów do skały. Ale formalizm i nasza duchowość chrześcijańska, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków: Amen. Nie? Jak raz uderzył, to będzie bił następnym razem. Nie? Przestał słuchać. Dlatego nie nadaje się już, żeby być tym, tym przewodnikiem dla Izraela. Jak nie słucha, facet nadaje się do piachu, a nie na, na przywództwo. I teraz y, według tego, tego midraszu Mojżesz uderzył w skałę i teraz ta skała dała wodę. 600 tysięcy ludzi. Mężczyzn. dwa miliony ludzi mniej więcej. Bydło. Jak to nakarmić? Z takiej skałki? Więc midrasz mówi, że to była taka skała, wiecie, taki walec. I teraz jak Mojżesz uderzył, to powstało 600 dziur, takich, wiecie, jak słuchawka do prysznica, nie? I teraz z tego płynęła woda, ob, obficie, że mógł pić lód, mógł, mógł pić y, bydło i tak dalej. I potem, jak oni szli, no bo szli co, co chwilę ruszali, nie? To ta skała się toczyła. Tam, gdzie stanęli, skała już była. Fajne? Pierwszy Koryntian, dziesięć, 4, albo 14, i wszyscy pozostawali pod obłokiem. I wszyscy pili z duchowej skały, która im towarzyszyła, a tą skałą był Chrystus. Macie to w Biblii? Nie ma. Paweł zna ten midrasz i do niego się w Biblii nie odwołuje. Rozumiecie, to są obrazy, ale obrazy, które są nośne. Nie, że Chrystus jest tą skałą, którą nam towarzyszy. Nie? Że nie jest On w jednym miejscu i teraz my się boimy, jak się tylko my się poruszymy, a jeszcze nie daj Boże, jak Pan Bóg nam się każe poruszyć, to my już uschniemy z pragnienia, nie? Już sobie wyobrażam kości leżące na pustynie, to znaczy siebie samego, nie? Dlatego trzymać się tu, gdzie jestem. A to, to jest obraz, który jest, jest bardzo nośny, nie? Że kiedy Bóg każe mi być w tej, w tej podróży duchowej, że każe mi zwijać ten obóz, iść dalej, być gotowym. To jest e, ta, ta duchowa topografia chrześcijanina. Ten, który jest wolny, jak Pan Bóg mu mówi, jak Abraham mówi: idź, to idzie. Nie? Że nie, nie zmusza Pana Boga do pełnienia Jego planów. Ale dlaczego może iść? Dlatego, że wie, że, że ta skała idzie z nim, towarzyszy mu. Gdziekolwiek nie pójdzie. Idzie po tych, po tych zielonych pastwiskach. Wszędzie indziej jest susza, a On, on ma życie. Stąd czerpie życie z, z bliskości Chrystusa. Dlatego jest w stanie ryzykować, bo wie, że Bóg idzie z Nim, że Bóg mu towarzyszy. Więcej, że Bóg go wyprzedza. On idzie za Panem Bogiem. Może wchodzić również w rzeczywistości trudne. Dobrze, ale zwykle rozgaduje się. Yy. Za drugim razem, to, to drugie wydarzenie z wodą, to jest 40 lat później. Wzmiecie, to jest na, na, zaraz na samym początku, kiedy się zaczyna podróż, i potem teraz umiera e, Aaron. Za chwilę umrze też Mojżesz. To jest końcówka tego. Jest, jest już inne pokolenie. To są ci, którzy wejdą do Ziemi Obiecanej. Pokolenie się zmienia ale serce pozostaje to same. Jak było szemranie wcześniej, dzieci też, też szemrzą. Mają te cuda przed swoimi oczyma, które się dokonały, ale to szemranie będzie ciągle. Jak tylko idzie coś nie tak, to od razu jest co? Bunt. Stary Testament jest bardzo taki obrazowy i on kiedy mówi o grzechu, używa różnych słów, to mają też bardzo takie obrazowe konotacje, ale jednym z, z, ze słów i to najmocniejszym jest bunt, rokosz. Przeciwko Panu Bogu. I tutaj jest to dotknięte. Ale co oni robili? Tylko byli niezadowoleni. Wydaje się, że nic wiele nie zrobili. Ale mówili źle. Mówić źle, to jest rzecz bardzo potworna. Y Mówienie, zamówienie źle o ziemi obiecanej, którą Pan Bóg obiecał, pamiętacie, to jest 40 lat wcześniej, że Pan Bóg wybija wszystkich tych dziesięciu, nie wszystkich, ale dziesięciu zwiadowców i poprzez to szemranie, które przeszło potem na, na Izraela, wszyscy muszą umrzeć. Nikt z nich nie wejdzie poza Jezułym i Kalebem do ziemi obiecanej. A tylko źle mówili. A nawet nie przeciwko Panu Bogu, tylko przeciwko Mażeszowi. A ja przeciwko Panu Bogu nic nie mam. Ale ten mój ksiądz w parafii, ale ten mój odpowiedzialny we wspólnocie, ale, ale ten tusk, ale ten tamty. I albo jest Pan Bóg w historii, albo nie ma. Albo Pan, Pan Bóg prowadzi ten, ten, ten świat, albo to jest jedna wielka mistyfikacja. To dzisiejsze wydarzenie jest y, usytuowane po śmierci Aarona. Aaron umiera y, i lud idzie dalej. I to jest tak geograficznie, spróbujcie sobie to przedstawić, że oni idą z Egiptu, idą od, od południa y, i mają już blisko, bardzo blisko, są tuż przy Ziemi Obiecanej, do K Kadesh Barnea, ich, y, czy do Beerszeby, do Berszeby chyba, to jest 70 kilometrów. No to, nawet jeśli to jest tyle ludzi, to jest powiedzmy góra trzy dni wędrówki. Są już u wrót ziemi obiecanej, prawda? I teraz co, co to słowo mówi? Od gór Chor szli, yy, szli w kierunku Morza Czerwonego, aby objąć Ziemię Edom. Dlaczego? Dlatego, że oni, żeby dojść te, te 70 kilometrów, muszą przejść przez ziemię Edomitów. To jest tak zwany Szlak Królewski, Droga Królewska, która tam tędy idzie. I oczywiście tam przychodzą całe karawany za drobną opłatą. Nie? jak żeby było inaczej. Było jest i będzie. My to, to nie jest wynalazek nowożytności czy, czy średniowiecza. Ale nagle oni chcą przejść... I ci mówią nie. To jest dziwko. Dlaczego? Już zapłacimy wam. Nie, nie, będziemy pilnować nasze trzody, żeby, żeby broń Boże któreś ryja nie wsadziło w trawę. A jak zrobi, no bo wszystkiego nie upilnujesz, zapłacimy wam. Nie. No i, i mamy problem. I Pan Bóg mówi, że musicie obejść ziemię Edomu, znowu na południe i obejść następna, następna yy, trasa, którą mają do przekonania, do pokonania. I tu jest tak, my mamy przetłumaczone, gdy szli podczas drogi, lud stra jednak stracił cierpliwość. I to jest różnie może być tłumaczone, to jest takie słowo baderek, czyli podczas drogi w drodze, ale to może również znaczyć, bo język hebrajski jest bardzo wieloznaczny, może to znaczyć z powodu drogi. I to, mi się, to tłumaczenie mi się bardzo podoba. Dlaczego szemrzemy? Z powodu drogi, którą Pan Bóg nam wyznacza. Dlaczego? Bo teraz jest, teraz lód idzie w kierunku Morza Czerwonego. Myśmy już tam byli, stamtąd żeśmy wyszli. Tyle drogi, i teraz Pan Bóg każe a apiać z powrotem tam iść, no to można się wkurzyć, nie? I to jest e, taka bardzo mocna wiadomość, mocne przesłanie do nas. Dlaczego my się buntujemy duchowo? Bo z powodu drogi, którą Pan Bóg nam każe iść. My wszyscy mamy pewną drogę do przejścia. Chrześcijaństwo jest drogą, prawda? Jak zostało określone. W, w dziejach apostolskich, jak inni postrzegali chrześcijaństwo pa, święty Paweł sprzeciwiają się tej drodze chrześcijaństwo było nazywane drogą, pewną pielgrzymką jak weźmiecie sobie Orygenesa i, i e, jego pismo które mówi o 40 przystankach na pustyni to on, on robi całą mapę życia duchowego człowieka od nawrócenia do śmierci tylko opierając się o, o, o nazwy Kadesh Barnea i, 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 i Horma i to. I mówi, to są wszystko, no, trzeba być orgenesem. Nie jesteśmy, ale wiele rzeczy zostało pięknych napisanych, możemy z, im, z nich skorzystać. On to widzi. Czyta Pismo Święte i widzi, widzi swoją drogę, drogę duchową, drogę wewnętrzną, drogę do, do Pana Boga. I Pan Bóg nas po tej drodze prowadzi, bo ma swój plan. Ale my mamy też, my mamy plan właśnie inny, bo my sobie wyobrażamy, od punktu A do punktu B. Najkrócej, bo się najmniej zmęczymy, bo jesteśmy wygodni, bo jesteśmy leniwi, bo mamy swoje wizje. I dlatego jesteśmy gotowi wchodzić w grzech. Grzech jednym z określeń, poza tym Pesza, buntem jest również Hata, czyli zejście z drogi. Niby nic, zejście z drogi. Pan Bóg wytycza ci szlak na, 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 na dzień, na. Dłuższy okres czasu. Ale ty wiesz lepiej. Bo Pan Bóg generalnie. No cały, cały świat ma, cały kosmos ma do, do obrobienia. Ale na moim życiu, to sorry, ale ja się znam lepiej od Pana Boga, nie? Co byłoby dla mnie dobre? Stare polskie przysłowie mówi, kto drogi prostuje, ten w domu nie nocuje. I to jest, to jest też nasze życie, nie? Że, że ten grzech to jest to, że Pan Bóg mówi, ma iść tą drogą. A my mówimy, nie, ja znam skrót. Pan mówi, nie idź. To jest, ja ci wyznaczam drogę. I dla Żydów, którzy mają to, to doświadczenie przejścia przez pustynię, to ten obraz jest o wiele bardziej nośny. Dlatego, że nie wiedzą, że na pustyni zejść z drogi, to znaczy umrzeć. Nie ma innego wyjścia. Bo jest od źródła do źródła. Musisz wiedzieć. Nie? Dla, dla Żydów wskazać komuś nie tak drogę, to jest wyrok śmierci. Nie? Że jak, jak nie wiesz, to nie mów. Ale jak, jak komuś nie jesteś pewny i wskażesz drogę, to znaczy wskazujesz go na śmierć. Gdybyś to, to zrobił w sposób świadomy, no to masz, masz po prostu czapę. Bo trzeba iść właśnie tą drogą, którą Pan Bóg wytyczył, którą Pan Bóg dla nas przewidział. Od źródła do źródła. To jest życie. Natomiast właśnie cały problem nasz, ten duchowy, polega na tym, że demon nam mówi, ale po co ty to będzie, żeby Pan był miał jakiś głupi plan dla ciebie. Po co ci się tyle, tyle yy, nie, nie wiem, trudów wkładać. A to, a tamto, nie? I dlatego demon podpowiada nam tą drogę na skróty. Patrzcie, to jest ten, druga pokusa według Mateusza. Masz być Mesjaszem, przez krzyż, daj se spokój. Ja ci pokażę drogę na skróty. Idź do świątyni, skocz w dół, masz tutaj samych moherowych beretów na, na dole, nie? Cały, cały dziedziniec, nie? Przyszli naj, najbardziej bożni z pobożni. Jak teraz zrobisz taki cud, a jeszcze masz tutaj napisane, psalm mówi, nie, ura, nie urazić nogi o kamień, to będzie cud. Skoczysz, aniołowie cię sprowadzą, postawią cię na dole, wszyscy cię ciebie będziesz Mesjaszem. Mesjasz na krzyżu Daj sobie chłopie spokój. Kto w takiego Mesjasza uderzy? Uwierzy. Kto za takim Mesjaszem pójdzie? Ale to jest ta pokusa dnia codziennego, które my mamy. Nie to jest tak zwana pokusa historii. Drogi na skróty, po naszemu, bo mi się tak wydaje. No ale czy to jest teraz wola Pana Boga? I e, wobec wo, woli Pana Boga, e, zwłaszcza w, tam, gdzie, gdzie widzimy, że, że jest e, ta droga, Biegnie absolutnie nie po, na, po naszej myśli. Wróć z powrotem w kierunku Morza Czerwonego. Od razu jest bunt. I, i, i to jest to, co my przerabiamy dzień w dzień. Nam się nie podoba tą historię, którą, którą Pan Bóg z nami robi. I tylko jedna osoba przeszła przez to inaczej. Maryja. Jako Chrystus oczywiście też jako, jako yy, Bóg i człowiek. I Maryja to jest, był jedyny, który, który ich to nie ruszyło. To nie znaczy, że nie, nie żyli w pokusach, rozumiecie? Nie wiem, jakie macie wyobrażenie, że Mara, Matka Boża to ani ją nie drasnęło. Miała takie same pokusy jak Ty. Przeciwko w nie miała? Nie, uważam, że miała. No bo skoro Chrystus miał. Chrystus miał trzy pokusy, prawda? Nie był wolny od tego. Państwo sobie, że Pan Jezus był taki, nie wiem, sterylny. A tymczasem są bardzo poważne pokusy, które, które przeżywa. Przychodzi demon i mówi: ale zrób to, zrób tamto, tego nie rób. Pokusa pieniądza, pokusa zabezpieczenia w życiu, pokusa historii. Wszystko to przerabiamy. Chrystus to przerabia, Maria to przerabia, wszyscy święci to przerabiali. Sama pokusa nie jest teraz czymś ani nadzwyczajnym, ani złym. Ojcowie pustyni mieli takie adagium, że mówili, że. Zabierz pokusę i nikt nie będzie zbawiony, bo nikt nie wypróbowany nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. To jest konieczność, to, że my jesteśmy w ogniu pokus, to nie mamy się dziwić temu tylko tak jest, nie? problem jest taki, że podobnie jak, jak ten naród tutaj, tak i my, yy, no, mamy problem, żeby, żeby zaakceptować tą historię. Bo oni co buntują się. Czemu wyprowadzili się nas z Egiptu? Nie ma chleba ani wody. Jak nie ma chleba ani wody? To jest. Mieli manne przez 40 lat. Mieli wodę cały czas, nie? Teraz im się skończyła. Za chwilę. Znaczy, nie, właściwie mają wodę po raz drugi. Przez chwilę nie było tej wody. Po śmierci Aarona, ale potem znowu. Ta woda jest. Patrzę, jak oni pokrętnie patrzą na rzeczywistość. To Pana Boga mówią to. Nie ma chleba, ani wody. Zbierali rano, zbierali jeszcze mannę. I mówię, nie mamy chleba. Nie ma wody. Jest to złe widzenie rzeczywistości, złe e, widzenie Pana Boga, który działa. A uprzykrzył nam się ten pokarm mizerny. To jest no, młotnie. pokarm mizerny to jest słowo, które tu występuje słowem takim bardzo pogardliwym, nie, to jest taki chleb do pożygania się, nie, Zmieci. i to jest kwestia widzenia, bo Księga Mądrości, yy, jesteście tutaj w, w dużej mierze starsi, to pamiętacie ten, ten werset, który był, yy, ja to bardzo mocno pamiętam, nie wiem w którym momencie to jakoś Jakoś yy, poszło do lamusa. Ale pamiętacie, że zawsze przed yy, yy, Błogosławięściem, świętym sakramentem, mówiło się: dałeś nam chleb z nieba, wszelką rozkosz mający w sobie. Nie wiem, dlaczego to się poszło gdzieś paść. Yy, ale to jest, to jest piękne słowo z księgi mądrości, mówiącej o mannie. Nie, że jak gdyby od razu ten werset miał ci robić to skojarzenie z manną. I takie było przekonanie Izraela pokarm, który miał wszelką rozkosz w sobie. I oni byli przekonani, że manna to był pokarm cudowny pokarm, który nic nie pozostawało. Nie musieli mieć tego, wiecie, kibelka syberyjskiego nie? Wiecie, na czym polegał kibel syberyjski? Dwa, dwa te kiki jeden krótszy, drugi dłuższy. Nie? Dłuższym to się odganiało od wilków, a krótszy, jak załatwiłeś potrzebę, żeby odbić i móc wstać. No to oni czegoś takiego nie potrzebowali, ponieważ manna była taka cudowna, że nic pozostawało. nie pozostawało. Idealnie, tyle, ile potrzebowałeś witamin, wszystkiego zaspokajało cię. Więc były takie przekonani, bardzo piękne, że to był właśnie pokarm, który. Wyglądał tak samo, a było powiedziane, że można go mielić, można go było piec, można by go gotować, można było cudawianki z tego robić, ale takie jest przekonanie Żydów, że smakował tak, jak żeś chciał. Jak już zrobiłeś? Chłop miał ochotę na schabowego, dobrze przypieczonego, tłustego, nie? Z, 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 z węglowodanami. Tak smakowała manna, nie? Nie wiem, kobieta miała ochotę, coś lekkiego, nie? Warzywko, nie wiem, coś tam jeszcze. Tak smakowało. Jakżeś chciał, nie? Było idealnym, cudownym pokarmem. Zmyśl, bo to jest wszystko potem e, dla nas odpowiedniego Eucharystii, że Eucharystia jest taka, która wszystko to, wszystkie Twoje głody zaspokaja. To, to, co, to co pragniesz, to, co ci potrzeba, to jest ta odpowiedź Pana Boga na to. Ale. E, ten tekst jasno pokazuje, że można być tak zafiksowanym, tak patrzeć na to inaczej, że można powiedzieć, To wszystko jest złe. Można się tym pożygać. Tyle cudów, które Pan Bóg robi każdego dnia w naszym życiu, a my się do cudów też przyzwyczajamy. Heinz ten powiedział chyba, że, że, jak, że albo wszystko jest cudem, a jak nie wierzysz, to, to, to żadnego cudu nie ma. Mi się bardzo podoba takie słowo z Augustyna, który jak komentował cud kanigalijski, mówi: I czym? Co się tu dziwić? Mówi to, że, że Pan Jezus tej trochę wody wino przemienił to znowu taki cud. A każdego, jak patrzysz, Pan Bóg przemienia tyle wody deszczowej w, w sok w tych w winogronach Normalne, należy się, nie? Tak jest, takie są prawa. To wszystko za tym, co stoi Pan Bóg, nie? Tyle wody, które staje się, staje się sokiem. No, ale przecież jesteśmy tak do tego cudu przyzwyczajeni, że nawet na nie wpadnie do głowy, żeby za to Panu Bogu podziękować, nie? Augustyn jeszcze mówi taką rzecz. Wielkie mi rzeczy, że, że Pan Jezus Łazarza wskrzesił. Mówi, dziw się temu, że tyle, tyle ludzi dziennie się poczyna, to jest hammer, nie? Z niczego powstaje człowiek. To, że ten żył, umarł i go, i go jeszcze z grobu wyciągnąć, to no, pestka, nie? Ale to, że, że teraz nie, tyle się poczyna z niczego, nagle dziecko się, dziecko się rodzi, no, to jest cud. zmiecie, ale to trzeba mieć okowiary, wiary, trzeba, trzeba mieć tego ducha, żeby to, to obserwować. I oni tutaj tracą właśnie tą, tą wrażliwość, tracą tą, tą gotowość, tracą to spojrzenie wiary, które można mieć, nie? Nawet manna może się znudzić, nawet z, z powodu manny można mieć pretensje do, do Pana Boga. I dlatego co robi Pan Bóg? Pan Bóg, to jest też taka, taka piękna rzecz, która pokazuje, że Pan Bóg robi co? Ja działam w sposób nadnaturalny, działam cały czas z cud cuda. Rezygnujesz z cudów? Okej, okay, muszę się wycofać. To jest moja płaszczyzna dialogu z Tobą. Chcesz natury? Masz naturę. No i tu się pojawiają węże. Bo, żeby było ciekawiej, to yy, ten tekst tutaj mówi o. O tych wężach i wprowadza je od razu jako z tym z rodzajnikiem. Co to znaczy? Jak znacie języki zachodnie, to jest prościej to zrozumieć. U nas to tak nie do końca funkcjonuje, że za pierwszym razem, kiedy o czymś mówisz, to, to mówisz jakiś tam, nie? Po niemiecku to jest Ein. Nie? A potem, jak za drugim razem już mówisz, nie może powiedzieć Aim, tylko musisz powiedzieć ten, no bo już wiesz, o co chodzi. Ten konkretny, o który, który został wprowadzony. I to samo jest w hebrajskim. I tu się nie, Powinno się postawić jakieś węże. Ale jest powiedziane, nie, węże, konkretne, te. To znaczy, yy, jaki wniosek z tego można wyciągnąć? Że one cały czas były. Nie, nie pojawiły się, jak Filip z konopi. Nie było ich. No nie, no Psalm mówi o tym, że, że prowadzili ich przez pustynię pełną skorpionów, węży i tak dalej. One cały czas były. Prawda? Oni szli tylko, ponieważ e, byli nastawieni z Panem Bogiem na tą nadnaturę, na, na łaskę, no to Pan Bóg ich chronił. Człowiek mówi, Panie Boże, precz, tylko natura, to Pan mówi, okej, okay, pozostaje natura. A naturą węża jest co? dawać ci popęcina, koniec, kropka, nie? A ponieważ są to węże małe, a jadowite, no to teraz jest śmierć. Nie? To, jest, to jest sposób funkcjonowania też człowieka, sposób funkcjonowania Pana Boga z nami. Mamy do wyboru, nie? Albo możemy żyć w łasce, w oparciu o, o nadprzyrodzoność, albo mówimy tylko natura ale ta natura, wcześniej czy później, będzie nas, będzie nas niszczyć, bo natura przez, e, bez Boga jest to naturą, która jest pomylona po grzechu. Jest to natura, jest natura która się zwraca też przeciwko człowiekowi. E, I dlatego te, te węże teraz przychodzą i robią to, co mają robić, czyli gryzą tych ludzi. I efekt jest taki, że zaczynają umierać. E, I to jest ten moment nawrócenia, prawda? Tak jak często w naszym życiu, że kiedy my się nawracamy do, do Pana Boga, to co psalm też mówi, że, że kiedy ich karał, nawracali się do Niego. Nie? Kiedy dawał kary, no Pan Bóg, Pan Bóg, jak, jak, jak się mówi, że ma y, dwie ręce, żeby człowieka przy, przyciągać. Jedną ręką lewą obejmuje i przytula do serca, a jak nie, to prawa ręka ląduje na miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, nie? I jedno i drugie jest dobre, nie? Oczywiście, my mamy wychowanie bezstresowe, co jest totalną głupotą, nie? Ale takie jest działanie Pana Boga. Że Panu Bogu nie chodzi o to, żebyśmy, żeby nam było fajnie, tylko żeby nas prowadzić ku zbawieniu. I dlatego będzie różnymi środkami się posługiwał, żeby do nas docierać. I teraz to. Że, że, że będą również kary, jest to wpisane w jaki sposób? W, też w naturę, w to, w to działanie Pana Boga. My możemy chcieć, robić co chcieli, możemy powiedzieć, ale nam się gender podoba. Przepraszam bardzo, ale to będzie mieć swoje skutki. My, my to mamy nadzieję, że czujemy nawet intuicyjnie, nie? że w momencie, kiedy się zwrócimy przeciwko naturze, to ta natura zwróci się przeciwko nam. Co będzie? No, można. Owszem, być jak ta posłanka, która mówiła na spotkaniu studentów, że ale przecież z małżeństw y, y, homoseksualnych rodzi się tyle samo dzieci, co, co w heteroseksualnych, i studenci ją prawie śmiechem zabili. To się potem jakoś się, ale czujemy, że to jest przecież wszystko jedna wielka mistyfikacja, nie? Jak to społeczeństwo ma funkcjonować, kiedy nie będzie dzieci? Natura nie zna wakuum. Przyjdzie coś innego. Co? Może wiemy, może nie wiemy, nie wiem. Wejdziesz pędzisz ingerował w naturę po, poprzez, nie wiem, teraz życie wbrew naturze, współżycie z kimś chcesz, i tak dalej. No tak, no ale z pięciu chorób wenerycznych mamy teraz przynajmniej 35, będzie tylko gorzej. Nie? To, są, to są fakty. No możemy, owszem, zamykać oczy, nie, ale to jest tak, wiecie, jak. To no, mówię za dużo, ale e, e, toczą się procesy z Marlboro i tak dalej, e, dla, dlaczego? Dlatego, że oni dobrze wiedzieli, mieli badania na biurku, jakie horrendalne skutki są palenia. Ale to wszystko było zmiatane, nie, bo była kasa nie? i ten gościu na, na, na koniu, nie? który jest zmarł na raka płuc, Notabene, który Marlboro ten... Nie, badania mówiło się, nie, 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 to, to jest neutralne, palenie neutralne, nie? No ale dzisiaj powiedz, że środki antykoncepcyjne są neutralne, nie mają wpływu na, na, na zdrowie i, i, i poczucie kobiety. No sorry, to trzeba być totalnym kretynem, nie? Przedawkujesz y, witaminę C, to sraczki dostaniesz. No, no sorry, tak, no, ale takie są prawda, nie? A ty myślisz, że, że w takiej, takiej, takiej y, materii delikatnej nie możesz sobie robić, co chcesz, bez skutków. No, wszystkiego najlepszego. To, trzeba, wiecie, to jest robienie in, intelektualnych idiotów. Tylko dlatego, nie? Że pan premier mówił, że. Ale trzeba być krytyną, żeby myśleć, że że e, pigułka dzień po nie należy do środków antykoncepcyjnych. Trzeba znaczy być totalnym kretynem, żeby coś takiego powiedzieć. No sorry, no, no to kłóci mi się to z elementarnymi prawami mo mojego intelektu, no. Ktoś próbuje mi wmówić, no rzecz która działa, na, m, pigułka która ma działać na to, żeby nie było zagnieżdżenia, ponieważ jest już e, człowiek, nie mówię, nie, to jest środek anty antykoncepcyjny. No antykoncepcja od czym innym polega, nie? Żeby nie, nie doszło do tego. No ale, to myśl, ale to jest, mówię to w tej, w tej e, perspektywie w, e, no, tej natury, która się też zwraca przeciwko człowiekowi, że ten, ten e, wąż będzie miał tą naturę, która będzie, będzie teraz niszczyć człowieka. Nie, nie ma innego wyjścia. Tak to jest. I, i jedynym... Teraz środkiem zaradczym jest nawrócenie, że ci ludzie przychodzą, mówią, mówią zgrzeszyliśmy, teraz wstaw się za nami. I przychodzą do, I to jest piękne też, nie? Że, że przychodzą do tego, przeciwko któremu szemrali. Też to jest cała postawa Mojżesza, która jest taka no fascynująca. Patrzcie, że um, oni już mają pewne doświadczenie, które było, choćby doświadczenie z Zmiriam, która też mówi przeciwko Mojżeszowi, staje się y, trędowata. Ale potem gdzie idzie z tym? Idzie do Mojżesza, módl się. I Mojżesz mówi: a przyszła kreska na watyska. Nagadałaś, masz teraz, nie? Siedź za tym, poza tym obozem. Dobrze ci tak. Nie ma już tą naturę tego człowieka nowego. Wstawia się za swoim wrogiem, za tego tyłego broki. I dlatego to jest też ta opcja, że ci ludzie widzą, że mają to doświadczenie tego Mojżesza, że mogą do niego przyjść, mogą go prosić o, o wstawiennictwo i Mojżesz to robi. I to jest właśnie to, co, co jest podstawą tej rozmowy z Nikodemem, że każe teraz wywyższyć tego węża na, na pustyni, że można na niego patrzeć i teraz to widzenie daje życie. I to jest zapowiedź tego, co zrobi Chrystus. Nie patrzenie na Chrystusa. To jest do mnie jakoś tak dotarło, kiedy zrozumiałem, że to nie polega teraz na tym, że jakbyśmy, jak ja bym chciał, żeby Pan Bóg pozabierał te węże. Czegoś takiego Pan Bóg nie zrobił. Te węże dalej były. Te węże dalej w popęcinach żarły. Nie, bo nie jest powiedziane, że, pan, że wszystko, że Pan Bóg teraz wyczyścił, jakbyśmy chcieli, sterylny, zrobił obóz z powrotem, nic się nie stało. Stało się. I ma to konsekwencje. Ta natura jest przeciwko człowiekowi. Ale jako to antidotum, który jest na tą naturę, jest krzyż Jezusa Chrystusa. i teraz my jesteśmy w tej, w tej sytuacji, że to, co nas leczy, to, co nas uzdrawia, jest to spojrzenie bo mam dwie możliwości, bo nie mogę patrzeć jednocześnie tu i tak, chyba, że mam takiego zeza rozbieżnego, ale nie wiem, tak, tak chyba to nie działa zes, tylko na, tylko na, na boki. Nie? nie mogę patrzeć na dół i jednocześnie do, do góry. E... Możesz patrzeć w jednym kierunku. I teraz dla mnie to jest, to jest taki bardzo mocny obraz, że jesteś gryziony, więc twoja natura cała też będzie będzie na czym polegała. Jak cię użrę coś, no nie, wznoszę oczy ku górze. Gdzie ten kurczy komar skubany mnie użarł, nie? Czy cokolwiek. Patrzę pod nogi. To jest naturalnie, że ta, tą, tą skłonność mam. A nagle e, Chrystus o tym mówi, bo, bo Chrystus wypełnia to słowo: mówi, ale patrz na tego węża. Jak będziesz patrzył na węża, masz życie. Będą cię warły te, te wszystkie małe wężyki, które są jadowite. Nie, nie, rozumiecie, ta ziemia zostanie taka, jak taka jest. Będziemy mieć te problemy, które mamy. Nie, że teraz wrócisz z kolekcji, to ty będziesz pięć metrów nad ziemią fruwał, nie? I wszyscy będą widzieć, o, Bóg jest wielki, bo nie wiem, wrócisz z kolekcji, nie, nie ten człowiek. Przyjedziesz że od razu cię coś ukąsi. Może tu już cię kąsi, nie? Bo przywiózłeś te węże w torbie i. Ledwie że już rozpakował, już wyłazł i siedzą w pokoju, nie? Troski i różne rzeczy, które, które mamy. I, I to będzie. To, to będzie nasz żreć. Tylko nie, te wszystkie y, rzeczy, które, które nas dotykają, z tym grzechy, który, którymi zmagamy się od lat. Yy. Ale, ale że Pan Bóg daje to antidotum i tym antidotum jest krzyż Jezusa Chrystusa. To jest to antidotum. To, co ten wąż wyrażał tylko, był figurą. Więcej. Wiecie, jaka jest y, historia dalsza tego nachusztana, tego węża wywyższonego? Wiecie? Wiecie? Został przez Jozjasza w, w czasie reformy. Był... Kilku królów zaledwie takich wyjątkowych, wybitnych, którzy przeprowadzili yy, reformy religijne w Izraelu, między nimi Jozjasz. Yy, I on, wiecie, co zrobił? Tego Nechusztana po prostu spalił. Bo doszedł do wniosku, to co i w naszym życiu jest, że bardziej teraz tą figurę tego Nechusztana bardziej adorowali niż Jakwe. Bo mieli teraz, nie wiem, Różanie jest w Medjugorje. To jest normalnie taki różaniec, jak już wyciągasz, to już normalnie nie. pole rażenia 5 metrów ode mnie już jest czysto, nie? Ja mam taki, a, a taką wodę święconą z samego LURD, albo z samego Jordanu, który się nie poświęca, ponieważ poświęcony jest. jest, jest obecnością Chrystusa, który do Jordanu wstąpił. Jordan wody z Jordanu się, się nie świeci, I Ja taką wodę mam. No to to jest woda. No to, to tam woda z parafii weźmie, że jakąś tam wodę nie wiadomo, czy z solą, czy bez soli. Ja tu mam wodę, nie? Ale to wszystko w nas jest, nie? Rozumiecie, że ta, ta magia tego typu w nas też jest, że Pan Bóg robi cudowne rzeczy w naszym życiu, a my potem się do tego przywiążemy, jak za przeproszeniem, zieloni do drzewa, nie? I Michu. Hu. Czasem, czasem się to może źle skończyć, nie? Oglądałem taki, taki reportaż, gdzie, gdzie był pokazany właśnie taki w Stanach Zjednoczonych gościu, który się przykuł łańcuchami do, do drzewa, żeby droga tamtej nie przeszła i miał pecha. Bo ludzie nie przyszli a niedźwiedź. No nie, nie, ma, nie ma się z czego śmiać, nie ma się z czego śmiać, zaszło zasz od, od bebechów, no tak. I nie zrozumiał intencji przywiązanego, że przecież robi to dla niedźwiedzia, nie? No ale tak to jest, nie? Że, że my też się możemy wiązać tymi różnymi rzeczami, do, które, które Panem, Panem Bogiem nie są. Izraelici się przywiązali do świątyni. Nie? I potem mieli problem, bo i Izajesz, i Remer mówi: "Nie mówcie, świątynia, świątynia, mamy świątynię, nic się nam nie stanie". Naszym braciom na północy dostali łupnia, no bo oni są kawał draniów, nie? Ale mamy świątynię, Pan Bóg nam nic nam się nie stanie, świątynię mamy. Pan mówi: "Nie, nie jestem zainteresowany świątynią, nie jestem z, z tymi kultami, jestem z, zainteresowany nawróceniem". Nie było nawrócenia, świątynia padła. Pierwsza, druga, trzeciej nie ma. Dobrze. No, Zostaliśmy na Starym Testamencie, ale to właśnie dobrze, że teraz macie grupy dzielenia się, więc możecie przejść dalej. Pytanie, co to znaczy patrzeć na Jezusa Chrystusa? Co to znaczy patrzeć na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? To była taka podpowiedź. Idea, którą miał Ratzinger w roku 2000, kiedy napisał taki list programowy, słowo programowe na prośbę Jana Pawła II na ten rok jubileuszowy w 2000 roku, patrzeć na Jezusa Chrystusa. I on tam daje właściwie e, taki komentarz do, do trzech pokus, e, czyli Mateusz 4:1 do 11 względy Łukasz 4, 1 do 13 i wiemy, że to były te pokusy, które potem zostały powtórzone. Zostały powtórzone zarówno w Getsemani, to jest te trzy, trzy razy, kiedy Chrystus wchodzi nie, raz, drugi, trzeci do, do ogrodu, ponieważ staje sam bo tam jest powiedziane, że diabeł odszedł do czasu. Do jakiego czasu? Do czasu Getsemani i do czasu męki. I też te ta, ta pokusy mają ciąg dalszy na krzyżu, Nie? jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, pokusa historii, Nie? rozumiecie, to wszystko co, co było już w świątyni, Mesjasz na krzyżu, daruj sobie, że to wszystko trwa. I dlatego dla nas, co to znaczy dla nas teraz patrzeć na, na Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.